Maciej zaznaczył, że mimo upływu roku i 4 miesięcy samochód pokonał zaledwie 3790 km. To naprawdę niewiele, a jednak ten dystans wystarczył, by pojawił się intensywny zapach benzyny w oleju. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś powracamy do samochodu, który był już bohaterem jednego z wcześniejszych odcinków. Dokładnie do eksperymentu z odcinka numer 186, w którym delikatnie mówiąc wyniki nie należały do najlepszych. Olej wykazał silny spadek lepkości oraz wyraźną degradację widoczną w podczerwieni. Z kolei sam kolor próbki mógłby sugerować, że pochodził z silnika diesla, mimo że był to klasyczny silnik benzynowy z zapłonem iskrowym. I właśnie ten temat wraca dziś w drugim etapie badań. Tym razem właściciel Maciej postanowił przyjrzeć się sprawie jeszcze dokładniej. Otwieram przesyłkę od Macieja. W środku znajduje krótki list, w którym zarysowano kontekst eksperymentu. Znajdują się tu również starannie opisane próbki oleju, jedna świeża, druga przepracowana, przygotowane i zabezpieczone bardzo solidnie, ale również w taki sposób, że mogę się do nich bardzo szybko dostać, za co w tym miejscu bardzo dziękuję. Maciej zaznaczył, że mimo upływu roku i 4 miesięcy samochód pokonał zaledwie 3790 km. To naprawdę niewiele, a jednak ten dystans wystarczył, by pojawił się intensywny zapach benzyny w oleju. I właśnie to będzie główny wątek dzisiejszego odcinka – analiza zawartości paliwa w oleju i jego wpływu na kondycję całego układu. Zatem bohaterem eksperymentu pozostaje ten sam samochód, który widzieliście w odcinku numer 186. Dane techniczne i szczegóły konstrukcyjne pojawią się w drugiej części materiału, natomiast już teraz warto wspomnieć o zmianach w eksploatacji. Maciej podkreśla, że tym razem zastosował inny olej, Ravenol FDS 5W30. Zmienił się więc nie tylko producent, ale też charakterystyka formulacji, co daje szansę na porównanie, jak ta marka poradzi sobie w podobnych warunkach. Eksploatacja samochodu praktycznie bez zmian, krótkie dojazdy do pracy, niskie średnie prędkości i częste uruchamianie silnego silnika. Zimą dodatkowo silnik był dogrzewany przez około 10 minut na biegu jałowym, zanim ruszył w trasę. To wszystko sprawia, że warunki pracy oleju są wyjątkowo trudne. Mało kilometrów, niska temperatura pracy i długi czas rozgrzewania, co sprzyja gromadzeniu się paliwa w oleju. W wiadomości mailowej Maciej wspomina jeszcze o pewnej rozbieżności w dokumentacji technicznej Ravenola. Na etykiecie opakowania widnieje norma API SL łamane przez CF, natomiast w karcie charakterystyki producenta, pobranej z oficjalnej polskiej strony, widnieje już API SP łamane przez CF. Skąd ta zmiana? Trudno jednoznacznie stwierdzić, Maciej obstawia trzy opcje. Aktualizacja receptury, zmiana rynku docelowego, a może tylko poprawka w dokumentacji. To również warto odnotować, bo pokazuje, że nawet w przypadku renomowanych marek mogą pojawiać się takie nieścisłości. Podsumowując tę część, mamy drugi etap badań tego samego samochodu, bardzo mały przebieg, zmianę oleju na Ravenol 5W30 i wyraźny zapach paliwa w oleju, który będzie dziś kluczowym punktem analizy. W kolejnych częściach filmu przyjrzymy się dokładnym wynikom, a przede wszystkim sprawdzimy, czy dogrzewanie silnika zimą pomogło, czy może wręcz pogłębiło problem rozcieńczania paliwem. Zapraszam do dalszej części odcinka, zobaczcie, jak zachował się olej Ravenol w tych specyficznych warunkach. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie.
To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 57,3 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 10,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 165. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Zgodność na satysfakcjonującym poziomie, różnice nie przekraczają poziomu 2%. W ramach ciekawostek warto zwrócić uwagę na nominalne różnice między motulem a ravenolem. Oleje w tej samej klasie lepkościowej, motul lepkość w 40 stopniach ma w okolicach 72, natomiast ravenol w okolicach 57. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 40,7 w 40 stopniach oraz 8,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 181. Liczymy zmiany procentowe. Widzimy, że wciąż utrzymuje się mocna redukcja lepkości. Jest delikatnie lepiej niż w pierwszym etapie, natomiast nadal są to wysokie zmiany: minus 30% w 40 stopniach oraz minus 19% w 100 stopniach Celsjusza. I teraz pytanie za 100 punktów, czy ta delikatna poprawa to bardziej zasługa mniejszej liczby kilometrów? Przypominam, teraz był to przebieg rzędu 3800 km, poprzednio było 4500 km. Czy jest to być może pochodna zmienionego oleju? Obstawiam, że w odniesieniu do zmiany lepkości w tym konkretnym silniku, po dokładnie takim samym przebiegu, obserwowalibyśmy porównywalną redukcję bez względu na markę zastosowanego oleju. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu ID od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym czasie. Najpierw raport z MCU, następujące noty: 6, 4, 4 i 5. W jakich obszarach wyświetlam to teraz na ekranie? Dodatkowo mamy następujący komentarz: bardzo słabe spalanie, stan oleju jest również pogorszony przy bardzo niskim przebiegu oleju, należy pilnie sprawdzić przyczyny z powodu ryzyka uszkodzenia silnika. Zwiększona zawartość procentowa paliwa, zwiększona zawartość wody, co może być spowodowane m.in. krótkimi podróżami. Jakie otrzymano wyniki z testów wewnętrznych R2D? Pierwsza bibuła: niepokojące są te ciemne obrzeża strefy rozpraszania.
Druga bibuła, wynik również średni, plama ciemna. Trzecia bibuła, również wynik przeciętny, brak błękitnej auroli, która występuje, gdy olej jest świeży. Może to świadczyć o wyczerpaniu się dodatków tego oleju. Ogólnie warto zerknąć jeszcze na wynik zbiorczy dla różnych olejów badanych w tej samej serii. Hyundai z dzisiejszego odcinka wypada porównywalnie albo nawet gorzej od Hyundai'a z poprzedniego odcinka. Zwróćcie uwagę, jak podobne są te wyniki. Przy czym tam mieliśmy przebieg 14 800 km, a dzisiaj mamy niespełna 4000 km. Wzorcowe wyniki otrzymano dla Dodge'a Charger'a, olej Petro Canada 5W20 po przebiegu 8300 km. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Po czerwieni mamy następujące wnioski. Będziemy oceniać przez pryzmat porównania z poprzednim etapem, degradacja dodatków zauważalnie lepiej w drugim etapie, zanieczyszczeń ogólnie mniej, tylko w jednym miejscu, gdzie z sygnału od wody mamy wyższą wartość. Stopień sulfonowania, nitrooksydacji, oksydacji o połowę mniejsze zmiany, czyli Ravenol poradził sobie dużo lepiej w tym silniku. Te piki w zakresie 700 do 900 to mocne sygnały od paliwa, są niższe niż w pierwszym etapie, ale wciąż to wysokie wartości. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 70%, czyli wynik kiepski, ale dużo lepszy niż w poprzednim etapie. W takiej sytuacji jak tutaj zalecałbym zrobić przegląd silnika, ponieważ degradacja oleju jest nieadekwatna do przebiegu oleju. Zapraszam do komentowania, co waszym zdaniem może stać za tak mocną degradacją oleju. Być może to cecha tych silników, być może tego typu silniki są dedykowane głównie do eksploatacji na dłuższych odcinkach. Zapraszam do dyskusji. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!